bo zaczyna się Saigon, tak byś pamiętał, że życie to bagno i znowu problemy zaczną ci przypominać, że znowu się wszystko zaczyna i znowu w sobie się spinasz, bo znowu wszystko to twoja wina i znowu się wszystko zaczyna i znowu to wszystko wszystkim przypomina, że znowu zaczyna się poranek i tylko dzbanek kawy może humor ci poprawić. Znowu idziesz gówno wywalić i masz tylko nadzieję, że uda ci się to spławić. Znowu trzeba stawić wszystkim o czoła, znowu zaczyna się czuć, jakby zaczynała się szkoła. Znowu czujesz ciśnienie dookoła i znowu masz tylko nadzieję, że wszystko ogarnąć dzisiaj tu zdołasz. Zostaje ci tylko nadzieja, bo jak wiadomo, nadzieja ostatnia umiera. Ktoś musi na coś czekać, lecz co ma powiedzieć ten, co już nie ma swoich lekarz. Zaczynasz odcinać się już od świata, bo znowu zaczyna robić się z kolejnej osoby wariata. Centralnie w japę ci się śmieją i to w ten sposób karmi się ludzi tu nadzieją. I znowu zaczyna się Saigon, tak byś pamiętał, że życie to bagno i znowu problemy zaczną ci przypominać, że znowu się wszystko zaczyna i znowu w sobie się spinasz, bo znowu wszystko to twoja wina i znowu się wszystko zaczyna i znowu to wszystko wszystkim przypomina, że znowu. Znowu się wszystko zaczyna i znowu to wszystko wszystkim przypomina, że tak to jest skonstruowane, żebyś miał przejebane. Do tego tak pokazane jest to, żebyś nie wiedział, co tutaj jest grane. Pod uwagę nie brane są tutaj jakiekolwiek uczucia. Człowiek jest jak ubranie, które zużyte po prostu wyrzucasz. A to wzbudza w ludziach gniew i niech mi nikt tu nie pierdoli, że woli nie mieć nic zamiast godziwe pieniądze zarobić. Lecz co ty możesz sam zrobić, jak ciągle stoi ci coś na przeszkodzie i nikt nie wie, o co tu chodzi, jak w zaczarowanym ogrodzie. Wszystko jest zgodne z prawem, które podlega interpretacji. Nie chodzi o samą prawdę, tylko o udowodnienie racji. Jak masz cokolwiek załatwić, jak nigdzie nie można ci nawet dodzwonić. To jest podręcznikowy przykład wszechobecnej psychologii. Nie jedni już dużo mogli, a chuj zrobili, lecz byli mili. Robi się z ludzi debili w imię statystyk, skurwysyny. Ci co to rozgrabili, to myślą dalej, że są bezkarni. I to właśnie w ten sposób człowiek nadzieją się karmi. I znowu zaczyna się Saigon, tak byś pamiętał, że życie to bagno i znowu problemy zaczną ci przypominać, że znowu się wszystko zaczyna i znowu w sobie się spinasz, bo znowu wszystko to twoja wina i znowu się wszystko zaczyna i znowu to wszystko wszystkim przypomina, że znowu zaczyna się Saigon, tak byś pamiętał, że życie to bagno i znowu problemy zaczną ci przypominać, że znowu się wszystko zaczyna i znowu w sobie się spinasz, bo znowu wszystko to twoja wina i znowu się wszystko zaczyna i znowu to wszystko wszystkim przypomina, że znowu.